Wyjeżdżamy na obóz do Dziżyna. Bierzemy około 80 osób. Jest to bardzo liczna grupa. Będziemy się przygotowywać do nadchodzącego sezonu. I czeka nas bardzo dużo ciężkiej pracy. Sezon startuje zaraz po obozie. Już od połowy września mamy zaplanowane mecze. I będziemy tak się bawić do końca czerwca. Przede wszystkim motoryka, przede wszystkim przygotowanie fizyczne, dobra zabawa i integracja na pewno. Myślę, że u nas są odpowiednie warunki do tego, żeby ci młodzi ludzie się rozwijali i my robimy wszystko, żeby to było jak najlepszej jakości i dążymy do pełnego profesjonalizmu. Przejście z juniora do seniora jest bardzo trudne i poziom jest bardzo różny. To na pewno mamy kilku chłopaków, którzy gdzieś tam kiedyś może będą grali w siatkówkę na wysokim poziomie. Staramy się pracować jak najlepiej, staramy się pracować solidnie i te medale, które zdobywamy, to gdzieś tam pokłosie tej naszej pracy, a jednak to nie tylko medale są ważne, ale to, żeby wychować tych młodych ludzi tak jak należy.